Kolagen, niezbędny budulec naszych stawów, zapewnia również jędrność skórze. Kolagen można przygotować domowym sposobem za przysłowiowe grosze. Zobacz najlepsze przepisy, jak zrobić kolagen na stawy i piękną skórę. Po co nam kolagen? Ludzki organizm produkuje trzy rodzaje kolagenu, głównego budulca tkanki łącznej. Pierwszy rodzaj kolagenu obecny jest w kościach, ścięgnach, więzadłach i skórze. Drugi rodzaj kolagenu znajduje się w chrząstce stawowej. Trzeci rodzaj kolagenu jest w skórze, mięśniach i szpiku kostnym. Jednak z wiekiem produkcja wszystkich rodzajów kolagenu spada. Brak kolagenu to pojawiające się zmarszczki, osłabienie mięśni, cienkie lub suche włosy, łamliwe paznokcie, problemy ze stawami, kruchość kości. Skąd brać kolagen? Wywar z mięsa i chrząstek jest bogatym źródłem składników odżywczych, białek, kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów oraz wszystkich aminokwasów, budulca białek. Długotrwałe gotowanie kurzych łapek, cielęcych giczy, wieprzowych golonek lub nóżek, rapetek, uszu i ogonów nasyca mięsny bulion bogactwem kolagenu, w jego najlepiej przyswajalnej dla nas formie żelatyny. Tam, gdzie kolagen, tam także elastyna, czyli białko nadające naszej skórze elastyczność. Obok niej glikozaminoglikany, wspierające tkankę łączną, wśród nich dwa najlepiej poznane, kwas hialuronowy i glukozamina. Oba związki dbają o kondycję skóry, stawów, mięśni i oczu. Kwas hialuronowy utrzymuje w komórkach tworzących tkanki odpowiednią wilgotność. Glukozamina odpowiedzialna jest za regenerację tkanki chrzęstnej w naszych stawach. Domowy przepis na kolagen. Najłatwiejszym i najtańszym przepisem na kolagen jest ugotowanie domowego rosołu na kurzych łapkach, cielęcych giczach i ogonach lub wieprzowych golonkach. Przepis na drobiowy rosół kolagenowy. Jak prawidłowo gotować rosół z kolagenem? Najlepszy wywar, bez względu na składniki, otrzymamy poprzez długotrwałe dochodzenie do punktu wrzenia, a następnie utrzymywanie temperatury waru na jednostajnym poziomie. Dlatego wszystkie składniki rosołu zawsze zalewamy zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia, a potem gotujemy nie krócej niż 3 godziny. Przez gotowanie rozumiemy, że rosół cały czas wrze, czyli mruga. Na jego powierzchni pojawiają się 2-4 pęcherzyki powietrza. Wywar solimy na końcu. Jak przechowywać gotowy bulion? Rosół bogaty w kolagen, to płynna żelatyna w czystej postaci. Po wystudzeniu zamieni się w galaretę. Po zdjęciu z powierzchni warstwy tłuszczu, można ją przechowywać w lodówce do 3 dni. Przed ponownym użyciem, zawsze bulion należy ponownie zagotować. Jeśli rosół po zagotowaniu pieni się, pachnie kwasem, to znaczy, że się zepsuł i należy go wylać. Najlepiej jednak wykorzystać domowy bulion kolagenowy do przygotowania galaretek, które można zjeść na drugie śniadanie, bądź kolację. Kolagenowe galaretki na zdrowie. Galaretki przygotowane na bazie wywaru warzywnego lub mięsnego i wzbogacone o żelatynę doskonale zastąpią nam suplementację kolagenem. Są tańsze i przyznajcie sami, że dużo smaczniejsze. Przepis na galaretkę z kurczakiem, warzywami i jajkiem. Przepis na studzieninę, galaretkę z wieprzowych nóżek. Wielbicielom zup oraz wszystkim tym, którzy chcą żyć zdrowo, polecamy książkę Adrianny Wystawskiej i Ludmiły Stawskiej Królestwo Zup do kupienia w dobrych księgarniach, w Empiku oraz w naszym sklepie.